Cześć, z tej strony Shop Doktor. Witajcie, jesteśmy w Zgorzelcu. Aura, jak widzicie, zimowa, ale my chcemy Was zagrzać do sprzedaży i pokazać, jak wygląda świetny sklep spożywczy, jak go urządzić po to, aby jak najwięcej sprzedawał. Słuchajcie, jesteśmy przed wejściem do sklepu. Jak widzimy, mamy otoczenie bardzo ładnych drzew, które nas przywitają, ale również jest to sklep, który jest bardzo przyjazny dla tych, którzy mają swoich pupili i dla zwierząt. Jak widzimy, klienci tutaj wchodzą, lubią ten sklep, zobaczcie, ile osób wchodzi, dopiero co samochody podjechały. Spójrzcie na to, woda dla Twojego pupila. Może aura nie jest rozpieszczająca, ale latem ten sklep myśli o tych, którzy mają również zwierzęta i mogą z nimi przyjść do sklepu. Zapraszam Was do środka. Słuchajcie, jesteśmy w środku, jest nieco cieplej, jak widzicie, kurtki już nie mam. Sklep jest miły, jest przyjemnie i fajnie. Jak klient wchodzi, ma koszyki po prawej stronie. Po co jest koszyk? Po pierwsze dlatego, żeby było nam wygodnie, ale też koszyk jest po to, żebyśmy mieli tak naprawdę, słuchajcie, dwie wolne ręce, aby pakować do niego zakupy. Im większy koszyk, tym więcej kupujemy. Ma to swoje plusy, ma to też swoje minusy. Sklep jest też przygotowany tak, że ma koszyki dla małych dzieci. Wchodzimy do środka, zapraszam do sklepu. Miłe, jasne i szerokie otoczenie jest dzisiaj bardzo ważne, czyli pięknie wyeksponowany warzywniak ze świetnie poukładanymi produktami, czyli tak jak mamy po kolei owoce w bardzo różnych koszach, to ma sprawiać wrażenie miłego i przyjemnego. Zwróćcie też uwagę, że mamy bardzo fajnie doświetlone ciepłym światłem. To powoduje, że owoce, warzywa wyglądają na znacznie fajniejsze, znacznie ciekawsze. Z tego miejsca klient decyduje, czy pójdzie w tamtą stronę, czy może jednak decyduje się pójść poprzez stoisko mięsne. To jest to miejsce, które ma witać. Jak widać też, jest bardzo ważne, tu widać całą przestrzeń sklepu. Możemy zobaczyć w jedną stronę i możemy zobaczyć drugą. Czyli to jest miejsce, z którego klient jakby ma, jest takim nawigatorem. Kolejnym elementem, który dołożyliśmy, aby sklep ciekawie funkcjonował, to jest ten monitor, który widzicie z tyłu za mną. On powoduje, że klient czekając, wchodząc, widzi produkty, widzi najnowsze oferty, widzi promocje, jak również wszelkiego rodzaju inne wyprzedaże, które zostały zorganizowane na przestrzeni sklepu. Wszystko po to, aby był dokładnie poinformowany i żeby wiedział, co kupić i na czym zaoszczędzić. Wchodząc w alejkę sklepową, zwróćmy uwagę, jak patrzy klient. Jak wiecie, z innych programów mnie interesuje spojrzenie na sklep oczami klienta i z jego perspektywy. A cóż ja mam na swojej perspektywie? No, jestem gościem przeciętnego wzrostu, niecałe 1,80 m. Jeszcze jak mam kozaki, to wiecie, to mi jest jeszcze wygodniej, tak? I ja patrzę w ten sposób. I co my widzimy? Czyli klient też wchodzi nam z takim polem widzenia, w prostokącie i to, co trafi w jego pole widzenia, ściąga jego uwagę. Czyli produkty, które znajdują się na metr gdzieś 20 do 1,50 m, 1,60 m, zwracają uwagę. Jaką bezcenną rolę grają takie regały, które są na wprost tam. Dlaczego? Bo kiedy będziemy szli, to my mamy te regały zupełnie na wprost, bo z boku, ja kiedy idę, to muszę specjalnie głowę odsłonić, aha, widzę ten produkt. Ale jeżeli idę w głąb alei, to regały, które są na końcu, grają najważniejszą rolę i powinny być najmocniej oświetlone i mieć najciekawszą aranżację. W tym miejscu powinno być nieco więcej światła, aby ta strefa produktów była mocniej doświetlona, szczególnie w miejscu, że my przychodzimy. Natomiast tu mamy wzorowo to przygotowane, gdzie światło pada idealnie na wprost na produkty sypki, które mamy bardzo dobrze doświetlone. Przed sklepem widzieliście napis "Woda dla Twojego pupila". Tutaj właściciel sklepu też dba o asortyment dla zwierząt oraz o komunikację. Na dole mamy naklejkę, gdzie jest napis "Nie zapomnij o swoim zwierzaku", czyli przypominamy naszym klientom, aby kupili pokarm dla swoich milusińskich. Przypominam, że w Polsce wielu z nas ma zwierzęta i bardzo je cenimy. Poprzez taki napis, po pierwsze, pamiętamy o zakupach, a klienci więcej kupują. Obie strony są zadowolone i właśnie chodzi o to we właściwych sklepach, aby klienci kupowali jak najwięcej, ale również dostawali produkty, których oczekują i których poszukują w swoich sklepach. Koszyk w środku sklepu. Po co jest?
po to, że kiedy wchodzimy do sklepu, nie chcemy skorzystać z samych koszyków, bierzemy jedną, dwie lub trzy rzeczy i mamy je w rękach. I okazuje się, że nagle kiedy wędruję, to ten koszyk jest wybawieniem, bo ja mogę włożyć produkty, chodzić dalej i kupować. Jakie mamy reakcje? Po pierwsze, słuchajcie, zadowolony klient, bo ma możliwość noszenia wygodnie zakupów. Sklep też jest zadowolony, bo kiedy klient może nosić zakupów, pewno włoży ich więcej, no i znacznie większy będzie nasz paragon. Nowoczesne media, ekrany TV na stoisku mięsnym, kiedyś to było nie do pomyślenia. Czekaliśmy, żeby były produkty. Pewno niewielu z Was dzisiaj pamięta kartki na mięso, ale tak było. Ale wróćmy do rzeczywistości. Tu i teraz, w XXI wieku, czemu służy ekran? Zobaczcie, klienci robią zakupy i gdzie patrzą? Większość z nich patrzy na ekran. A co tam jest? To, co polecamy, kup. Dodatkowo mamy informację, że tu produkty mogą być garmażeryjne, że możesz kupić szaszłyki, że możesz kupić dodatkowe kotlety, ale również na tym stoisku można zmielić mięso. Czy wyobrażacie sobie dzisiaj funkcjonowanie takiego stoiska bez ekranu? Ja, słuchajcie, sobie absolutnie nie wyobrażam. To zwiększa sprzedaż. Shop Doktor na zakupach. Jak widzicie, wszystko co dobre szybko się kończy. Ale na koniec kilka słów o tym, jak funkcjonuje strefa kas. Jest to bardzo ważna strefa, ponieważ generuje też dobrą sprzedaż. Mamy tutaj produkty impulsowe, z których myślę, że każdy z nas od czasu do czasu chętnie korzysta. Na przykład bierzemy jakąś gumę do rzucia, czy też środek przeciwbólowy. Przy kasie mamy ekran i różnego rodzaju komunikaty na nim. Chociażby taki, że ostatnio w tym właśnie sklepie padła szóstka w totolotka. Dzisiaj multimedialne ekrany bardzo wspomagają działania sprzedażowe. Moi drodzy, ja płacę za zakupy i za chwilę do Was wracam. Jak widzicie, zakupy zrobione, całkiem spore, sklep uzdrowiony i mogę Wam zagwarantować, że jest znakomicie przygotowany do tego, aby przyjąć nową, większą falę klientów i że będziecie w nim bardzo zadowoleni. Jeśli uważasz, że te treści były merytoryczne, a program spełni Twoje oczekiwania, wciśnij ten oto przycisk, subskrybuj, po to, aby być na bieżąco z filmami, z treściami, które tutaj umieszczamy. Masz pytania? Zadawaj je nam. Chcemy na nie odpowiedzieć. Przygotujemy dla Ciebie nowe propozycje i nowe programy. Również będzie nam miło, jak będziesz się dzielił tymi treściami z innymi. Wysyłaj, polecaj te filmiki innym. Nam będzie bardzo miło. Widzimy się w kolejnym odcinku Shop Doktora. Do zobaczenia. Cześć!